Jak to było, że ja zrobiłem tak? Sędzia, nominat oczywiście, Ziobry umierającego, wydawał wyroki i ich nie ogłaszał. Dlaczego instytucja amerykańska mówi, że Polska może kupić ileś set tam rakiet, amunicji, tak jak tutaj Biden klepie Andrzeja, wiesz, friends, only friends. Agata mu spakowała podobno jeden garnitur. I on mówi, No że tak. na wieczór mam, dlatego chodził w tym dresie. Agata I coś mi spakowała. i dwie koszule, jakby się baszczem upieprzył. Wycinali wszystko, co tam miał. Łącznie z mózgiem? Ale co miał? Dzień dobry, szanowna widownio szanownej polityki i szanowny szalony reporterze. Co Wszystko tam? nasze. Sponsorem dzisiejszego programu jest literka Szy. Szanowna polityki. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko Państwu. No wiesz, ty się nam kłaniasz, ale ci muszę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro wrócił z zaświatów. Nie wiem, czy widziałeś tweeta Zbigniewa, w którym, czekaj, ja muszę znaleźć tego tweeta, Którym żeby wiesz... umiera. On już umarł, zmartwychwstał i teraz On pisze tam tak do swoich trochę z zabetonowanych, że zagrobu. tak powiem, wyborców. Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Ja rozumiem, że polip, przy polipie usuwa się część żołądka. No to jest normalna procedura medyczna w Lublinie. Tak, to wiesz, to była ta, czekaj, jak to się nazywa, ta procedura bariatryczna? Kurczę, jak się wycina część żołądka, żeby Zmniejszenia, ktoś schudł. tak. Dokładnie. Znaczy ja uważam, że po prostu no, oni powycinali wszystko, co tam miał. Łącznie z mózgiem? Ale co miał? A, co miał? A, okej, okay. No przepraszam, ja miałem założenie takie, że wszyscy się z tym rodzimy, ale no okej, okay, dobra. Nie, bo chyba co to jest? Meduzy czy coś bez mózgu żyją, czy tam te jakieś potworki i Tak. 800 milionów lat, więc Ziobro 50 lat dał radę. No nie no, kurde, wiesz co, tylko wstępujemy na grząski grunt uważam, bo ja jestem pewien, że on wali, że on oszukuje, wszyscy są pewni, ale jeżeli jest mały promil tego, że on faktycznie jest chory, no to ja bym nie żartował, no ale chyba nie ma takiej szansy. Wiesz co, no powiem ci tak, on może nie jest chory, no ale czy choroba umysłowa wymaga tego, żeby wycinać kawałek żołądka? No, nie wiem, powiem szczerze, no jakoś Nie znam nigdy się... procedur. Tak, procedury też mi nie są znane. Rozumiesz, być może jest tak, że przy polipie, żeby NFZ oddał, to trzeba usunąć część przełyku żołądka i tego, bo to wiesz czasami jak jest, ja teraz też byłem w Tak. szpitalu, że masz małą operację, ale poleż 4 dni, bo inaczej NFZ nie odda. Tak, są takie, wszyscy wiecie, więc być może tu też wiesz, przy polipie po prostu trzeba usunąć pół organizmu, żeby była refundacja i być może właśnie Zbigniew się na to zdecydował. A tak serio to on może być chory? Wiesz co, tak serio wydaje mi się, że tam może coś być, Tak? no bo to tak wiesz, ale czy to jest akurat tyle, żeby przez 2 miesiące leżeć w szpitalu bez znaku życia i chowania się, gdzie wiesz, no gdzie ludzie, no jakby nie było, jest to polityk z pierwszych stron gazet i po drugie szef partii tworzącej no największą grupę opozycyjną, więc on powinien też nie tylko swoim posłom, swoim kolegom z partii, ale też swoim wyborcom powiedzieć, słuchajcie, jest dobrze, będzie gorzej, jest źle, będzie lepiej, cokolwiek powiedzieć, tak? A on przez 2 miesiące zniknął, tak jakby on, moim zdaniem, szukał dokumentów w szafach i tak się zastanawiał, w którym ja kurna garażu, czy to u Ziarkiewicza było, czy to u Wąsika, czy u Wójcika, gdzie ja te kwity żem schował, no nie No pamiętam, co nie? milczenie tu jest naprawdę bardzo dziwne i znaczy wiesz co, bo on, że coś mu się tam poprawiło, no ale to wiesz, on to jest dziwne, że jak rządził PiS, on był i nagle go nie ma. No taka choroba, jeżeli ona jest, to życzymy zdrowia, nie ma tak, że nagle z dnia na dzień nie możesz napisać, odzywać się i tak dalej, tak? Bo były wybory, jakaś choroba wyborna to jest chyba, bo są paluszki wyborne, to może ta choroba jest taka. I tu o to chodzi, że tak jak powiedziałeś, ta sinusoida jego samopoczucia mogłaby być przy chorobie, no ale to nie jest tak, że go odcięło i nagle po 2 miesiącach on wyjeżdża na białym koniu bez żołądka. No. No tak, tutaj pod tym względem faktycznie, szczególnie, że wiesz, dzisiaj w dobie social mediów, no nie musi, bo on jeszcze w tym swoim twecie pisze, że wycięcie tam przełyku powoduje, że on ma chrypkę, nie może mówić i tak dalej. A miał Ale kiedyś, to on chyba miał już raz, pamiętasz? No to, Na tym no on wiecu? zawsze miał tą Jarek! chrypkę. Nie, pogódźmy się! Pamiętasz tam, Tak. co on tak...
To może już wtedy miał pół żołądka. Jezu, kochany, A to lata, to są lata. to lata, on lata choruje, to jest bardzo. Ojej, No, ojej, my się tutaj trochę przewlekła, nawijamy, przewlekła, śmieszkujemy przewlekła. sobie, a tu Zbyszek, wiesz, ile lat walczył z tym i nikomu. I to jest prawdziwa męskość człowieka. On walczył z chorobą, on walczył z Tuskiem, on walczył ze wszystkimi i To nikomu jest się nie szeryf. użalał. To To nie jest jest tak jak szeryf. Hołownia, który płacze nad konstytucją. O, a propos płakania, O. pomóż. Nie, nie płaczę. Moja żona akurat weszła, więc się cieszę. O, tak. Tak. Naprawdę widać, że ta choroba przewlekła. Ciągnie się lata. No, no zdrowia życzymy, tak? Wracając, to chciałem przytoczyć kącik tych, jak to się nazywa, nie kącik kryminalny, tylko kącik komentarzy naszych widzów. Mam taki jeden komentarz, gościu się nazywa Chudy, ale mówi na temat grubego tematu. I trochę cię wyprowadza z błędu, bo ty się tak ostatnio jarałeś, że tam Niemcy to 25 gram, trzy drzewka i tak dalej. To on cię wyprowadza z błędu pisząc, trochę głupoty gadasz, 25 gram przy sobie i teraz uwaga, 50 gram w domu. 50 gram w domu na No to osobę. ale ja Plus 3 powiedziałem, że przy łyżki. sobie. Powiedziałem, że przy sobie. Tak. Ale no, tego nie wiedziałem. 50 To jest gram i potucha. walisz grama i idziesz spać na tym nareszcie, Na co nie? To jest. 49. Tak, dokładnie. To jest I niż. chyba Także trzy tu. drzewka, nie? I trzy drzewka. Tak. No co, no, najszerszym echem chyba, znaczy są dwa tematy najszersze. Jest temat, Tak. nie, no jest jeden najszerszy, no wizyta. Pojechałem, mastalerki, wiceprezydenty, prezydenty do prezydentów, do premierów, do prezydentów. Są piękne zdjęcia, jest fajnie jest. Tak, jak tutaj Biden klepie Andrzeja, wiesz, friends, only A friends. Tusk obok, Tak, alienowany, dokładnie. dyskryminowany. A Widać, dał kto tu Andrzejowi jest. krzesło? Nie No no, nie, oni mu dwoma nie dał samolotami kiedyś. lecieli. Ale krzesło, czy mu dał? Bo kiedyś mu ten nie dał. Pamiętasz, co stał i podpisywał? Te zdjęcie Tak, takie. tak, tak. Ale Tak. ja, zaraz przejdziemy do spraw poważnych, ale ja nie wiem, ten Andrzej, ja go zacząłem lubić. No, ale to jest taki głupeczek taki fajny. On znowu, wiesz, powiedział to, co powiedział i te miny. Głupeczek fajny, kurwa. Ale serio, no kurde, ja, przecież on wie, są te memy, on już wie, że to jest zmemowane, że to jest głupie, co on robi. I on znowu, są te zdjęcia, gdzie on, wiesz, Tak, ale i najlepsze. Najlepsze, jak pojechał sobie na wycieczkę w dresie i pod pomnikiem Lincolna, czyli w świątyni demokracji amerykańskiej, w dresie z białym zameczkiem, po prostu coś tam, wiesz, udaje poważne. Jak można iść w ja. dresie i udawać robić poważne zdjęcie? No Nie, nie, to nie, nie, tylko nie, Andrzej chyba, tak? nie. Nie, to nie było tak. Ja już powiem ci, znam tą historię, bo telefonowałem do Dawaj. kancelarii. Jemu Mastalerek dzwonił. Agata. Nie, no ja telefonowałem i jemu Agata, ja się dowiedziałem. Rozmawiałem z Agatą Kornhauser i ona powiedziała, że tak, że im chodzi to, że już kończy się prezydentura i Andrzej chciałby po prostu sprowadzać samochody ze Stanów. I ona mówi: zrób zdjęcie Lincolna, tam dobrego rocznika. I on se pomylił, wiesz? A, On okej, w okay, on dresie skoczył. na giełdę i mówi: dobra, to Lincoln? To patrz, Agata, takie są, kolor biały, tylko mnie tego Lincolna zrobił zdjęcie, mi się tak wydaje. To jest, on jest po prostu najlepszą templatką do memów. Ja myślę, że wiesz, Make Up Harder, czy Marszał, czy inni memiarze, to po prostu jak nie będzie Andrzeja, to stracą chleb w ogóle. No. A to zdjęcie jest takie trochę, ja naprawdę na początku myślałem, że to jest fotomontaż, bo to zobaczyłem właśnie na tych memicznych gdzieś tam grupach, i myślałem, że to jest fotomontaż, serio, tego, co on w lesie, bo on też takim w Tak. lesie zrobił, tylko tam miał kaptur jeszcze taki, i on w tym lesie takie samo zrobił, Tak. i ja myślałem, że wiesz, że przekleili, no nie jest takim idiotą, żeby pójść, wiesz, do pomnika Lincolna, do tej świątyni w dresie i zdjęcie walić, ale nie, to nie fake, Andrzej założył ten dres, pobiegł pod Lincolna i widzisz, no. Słuchaj, Agata mu spakowała podobno jeden garnitur. I on mówi, że No tak. na wieczór mam, dlatego chodził w tym dresie. Agata coś mi Dwie i dwie spakowała. koszule, i dwie koszule, jakby się Baszem upieprzył. Nie, dwie koszule, bo jakby mastalerek zapomniał, to miał jego użyć. I Okej. Agata, i wiesz, mówi, Agata coś mi spakowała, a Agata mówi, no kurde, ja myślałem, że ty biegać idziesz. A on mówi, nie, no ja pojechałem do Stanów. On mówi, dobra, to już to chodź w tym dresie. I on biedny musiał, wiesz, na wieczór miał garnitur, a tu w tym dresie łaził. Nie, no masakra po prostu. Ale jedno, jak Biden, widziałeś to, jak Biden, w ogóle Biden jest fajny, taki, podobał mi się tego gest, jak on skończył i tak do nich, że oni teraz i. Widziałeś to? Tak, gdzie, I gdzie?
I bierze za słuchawkę tłumacza, a Andrzej, ladies and No. gentlemen, Tak. tutaj my English is perfect very fluently i powiem ci. Tak, Tam tak. Ja akurat ten czytano moment mówione oglądałem. było, czytane mówiono było, tam nie było wszystko z Tak. głowy, ale nie było zysys. Tak. Spoko. Jeszcze jedną rzecz wychwycili internauci, bo to kurde, no nie wiem. Ja jak mam. Dzisiaj akurat nie, ale jak gdzieś tam mam program nawet, który wiem, że gdzieś tam będzie bardziej wyświetlany, czy z jakimś, znaczy, to generalnie, czy pod jakiś ten, to idę do tego Barbarana, żeby to było 2 razy w tygodniu, bo to jest publiczne, ludzie cię widzą, parę tysięcy ludzi cię widzi. I wiesz, są też zdjęcia, gdzie oni siedzą tyłem i tu składnie, tu przystrzyżone, a on z mastalerkiem. Takie ty, za kołnierz im zachodzą te kłaki. Takie, no widać, że to nie, tydzień temu czy 2 tygodnie temu był fryzjer. Oni są kochani z tym mastalerkiem, naprawdę. Tak, to prezydent i wiceprezydent są naprawdę mistrzowie Głupi i świata. głupszy. Tak, głupi i głupszy, ale powiem ci, że akurat ten moment, jak on zaczynał mówić po angielsku, to oglądałem z moją starszą córką, która uczy języka angielskiego. I jak było właśnie to, że on zacznie mówić po angielsku, to moje dziecko mówi: tato, wyłącz, bo mi bębenki pękną za chwilę, co nie? Masakra, no ale jakoś jak na niego się Tak, nie. poradził, no bo wiesz, łamaną i tak dalej, ale nie było zysyzów, nie było tych, nie było tych, i więc powiedział. No i później Tusk, który przyznam szczerze, widać, że było to bardziej z głowy, to znaczy to było bardziej improwizowane, bo Duda, nie zarzucając Rusa, napisał to, co czytał. Ale tak czytał, patrzył, czytał, a Tusk na pewno też gdzieś tam miał napisane i to przemyślane, ale widać, że bardziej było z głowy, było tam więcej improwizacji, ale akcent troszeczkę gorszy, taki mniej amerykański. Najlepiej, że obok zaraz siedział Sikorski, który tak na nich obu patrzył. Wiesz, jak jeden i drugi przemawiał, to Sikorski patrzył. Ja pierdolę, co oni tu gada. No i co? No i oprócz fluently perfect English, Duda oczywiście nie konsultując z nikim, przywalił te 3% PKB, tak? Z czego Wiesz już co, się akurat Amerykanie odcięli. Najlepiej, że on tam powiedział i Amerykanie pierwsi mówią, nie, to głupota jest. ty No. wiesz, no bo to dla nas dzisiaj 3%, to jak my przez przypadek mamy 4 dzisiaj wydajemy, to te 3% to jest w miarę bezpieczne na najbliższe 2 lata, bo mniej więcej taki jest plan budżetowy, że przez 2 lata to te 3, ponad 3% będziemy wydawać. Ale żeby też ludzie mieli świadomość, 1% PKB to jest około 40 miliardów złotych. 40 miliardów złotych to jest 800 plus, całe roczne 800 plus, więc wpieprzenie do budżetu takiej kwoty to jest, no kurde, no, to jest duży wydatek dla Polski. A teraz sobie wyobraź w Stanach, gdzie patrząc w liczbach bezwzględnych, 1% to są nie miliardy, a biliony, żeby była jasność. Po drugie, Dokładnie. gdyby teraz, ja też czytałem gdzieś fajne opracowanie, bo w NATO jest 32 państwa, jakby te wszystkie państwa nagle od przyszłego roku chciały dociągnąć do 3%, to świat nie jest w stanie dostarczyć tyle materiałów budowlanych na modernizację jednostek, tyle amunicji, sprzętu, żeby te 3% wszyscy mogli. Więc pieprznięcie, robimy 3% i jest super, fajne, ale No głupie, bo nie jesteśmy w ale stanie tego Andrzejowe. wykonać nawet. Andrzejowe, to jest Takie, takie 100% tak. Andrzejowe. To jest, ja mówię, ja bym zaczął mówić, że to jest taki Piotruś Pan, serio, on tak, ja nawet uważam, że on chce dobrze czasami, wiesz, Tak. kumat jest, znaczy, wiesz, on jakby jedzie telefony z Nowogrodzkiej, to uważam, że on nie chce źle, on sam nie jest tym człowiekiem, tylko wiesz, to ten mu każe, no to on to robi. Ale te jego pomysły, to są takie dobre, ale takie utopijne, to jest taki Piotruś Pan, i on, ej, byki, jak tu siedzimy, to zrobmy 3%, co? To jest takie, wiesz, Tak, idziemy na dokładnie. trzepak, to jest takie, wiesz, typu, gramy w piłę, czyli idziemy na trzepak. I on tak wali sobie. Tak. No ale wiesz, abstrahując od jego dobrej czy złej woli, abstrahując od jakby tej realizacji, czy możliwości, czy możności realizacji tego pomysłu, od jego słuszności, to się konsultuje. Tu o to chodzi. Clou tego wszystkiego to nie jest nawet 3, 5 czy 7%. To nie jest to, czy to jest słuszne, a nie jest. To nie jest, czy to jest możliwe do wykonania, a nie jest, jak sam powiedziałeś. Tylko to jest to, że wiesz, że są pewne procedury dyplomatyczne i nie można wyskoczyć z pewną propozycją, bardzo szeroką, propozycją dla 32 państw, jakby wiesz, Tak. złączonych w tym sojuszu. To się wiesz, to nawet po pierwsze na forum NATO się dyskutuje, dajesz taką propozycję, czy tak można, czy to palnąć, ale pierwsza rzecz, w Polsce się to przedyskutowuje, co się mówi na takim, wiesz, oczywiście oni mają oddzielne przemówienia i to są dwie oddzielne kancelarie, okej, ale w jakiejś kooperacji działające, tak, reprezentujące nasz kraj. I teraz wiesz, ci gadają, a ten łup i wszyscy.
Ja wie, co on, Tak. czegoż on się nachlał? A on wiesz, a on pobiegał, A on był no i... wcześniej w Niemczech, ty, a on nie leciał z Berlina czasem? Tam wiesz, te 25 gram i tak dalej? I że go dla kontroli, ty, to by się zgadzało, bo tak, No. wziął te 30, połowę z pastalerkiem zjarali, ha, 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 hi, hi. I on rano mówi, Ligona, pani Ligona, byku, Ligona, Tak. byku, byku, wiesz, to jest Ligona Magata. I później te 3% walną. Jemu No. może chodziło o jakieś inne procenta, ja nie wiem, zawartości czegoś w czymś. Nie wiem, to A jeszcze znaczy, tam wiesz. ten lot był szeroko komentowany jeszcze, nie? Znaczy No to, że bo... lecieli dwoma samolotami, tak? Tak, i czterema. No, dobra, Dwa chodzi mi, że poleciały, CUS osobno, tak. tak. I dwa jeszcze poleciały jakby zapasne, jak to mawiał mój kolega, że ma... mówi, fajny ten twój, to stare czasy, także to był fajny. Ten Polonez Karol mówi, no, ma cztery koła i piąte zapasne. Więc jeszcze dwa zapasne poleciały do Islandii bodajże, tylko doleciały, żeby tutaj ten europejski obszar, no bo wiadomo, tu jest, dzieje się, co się dzieje, więc bardzo rozsądnie, ja tutaj bym, wiesz, nawet chyba się nie podnoszą nawet z żadnej strony głosy, że za dużo, że tam pieniędzy Nie. zoszczędzać, bo tu bez przesady nikt chyba nawet tego nie komentuje. Po Smoleńsku się nauczyli, więc polecieli dwoma, ale co jest najlepsze, że Andrzej chyba dzień wcześniej bodajże, czy jak już lecieli, tak cały czas gadał, tam jest na dostawkę, że się doczepił, że on też leci, że ja lecę i Tusk też leci, przy czym do samego Białego Domu przyjechał pierwszy Tusk, nie? Ten, co Tak, był na tak, tak, dostawkę. tak. Ale to chyba to, ja bym tutaj naprawdę wiesz, nie dokuczał Andrzejowi, bo on fajny jest, on te wali, no świetnie. Ten Masalarek chyba nie bardzo przemawiał, nie? No nie, no on tam nie ma prawa przemawiać, bo on kim on jest? A! On jest Vice President! Vice no w President of the Polsce. Republic of Poland! W Polsce to może i tak, ale tam to on jest nawet nie, to akurat pod tym względem. Natomiast wiesz co, Na poważnie biorąc, jak ci się podobało ta cała ta, znaczy, bo mów okej, okay, najpierw, mi bo się to przerwałem ci. podobało, było to rzeczowe, natomiast mnie Mnie się takie podobało. poboczne elementy dzisiaj zaskakują i zaczynają zastanawiać, po co oni tak naprawdę tam polecieli, bo jeżeli oni tam polecieli świętować 25-lecie Polski w NATO, super, super naprawdę. Ale dlaczego nagle Kongres Stanów Zjednoczonych daje pożyczkę 2 miliardy dolarów Polsce na zakup tam prawie 100 śmigłowców? Dlaczego instytucja amerykańska mówi, że Polska może kupić ileś set tam rakiet, amunicji i Które tak dosięgną dalej? Moskwy. Tak, dokładnie za kolejne 4 miliardy dolarów, że coś tam jeszcze, w sumie ten pakiet zbrojeniowo-finansowy to jest około 6-7 miliardów dolarów, czyli ponad 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych, że Polska może just like that sobie to kupić, wziąć, pożyczyć i tak dalej. I dzisiaj informacja z dzisiaj rana. Tusk pilnie, w trybie ekstraordynaryjnym zwołuje sztab związany z tym trójkątem weimarskim, czyli Polska, Niemcy, Francja. W piątek się ma odbyć to spotkanie. Czy nie czujesz, że jest coś, o czym my nie wiemy i pewno się dowiemy, jak już będzie stało na granicy polsko-ukraińskiej? No wiesz co, jest to dziwne, jest to niepokojące bardzo. Masz rację, to znaczy od początku twojej wypowiedzi, żeby skomentować, to też mi się bardzo podobało i mówię to całkiem szczerze. Nawet to przemówienie Dudy, przemówienie Bidena, to wszystko było oczywiście pompatyczne, wiesz, nadmuchane i tak dalej, ale takie być powinno czasami. Skład był fajny, fajnie, że siedzieli panowie koło siebie, tak już teraz naprawdę mówiąc na poważnie, że chodzili koło siebie, już wiesz, szczepianie się, kto był bliżej Bidena czy dalej. Naprawdę ja bym tu... Dobrze to wyglądało w obrazkach, panowie w ładnie skrojonych garniturach, nie wszyscy dobrze ostrzyżeni, ale naprawdę wyglądało to nieźle. Te zdjęcia, to wszystko, takie, które być powinny, takie nawet, które, powiem teraz, zaryzykuję, które chciałby PiS mieć w obrazku, bo one były takie bardzo patriotyczne, takie bardzo wojskowe, tak wiesz, pisowsko, nie krytykuję tego PiSu, bo on w taką nutę tą patriotyczną, zbrojeniowo, niepodległościowo uderzał i były to bardzo ładne obrazki. Fajnie, że Biden przyjął. Bardzo fajnie, że przypominam, drodzy Państwo, że 25 lat temu wstąpiły do NATO nie Polska, ale Polska, Węgry, Słowacja, Czechy i tak dalej, i tak dalej. Jednak Polska została, nie wiem jak to było dyplomatycznie, czy tam nie chcieli, czy chcieli, nieważne. Przecież Polska była, reprezentowała te kraje. Było to uczczone, było to, wiesz, dosadnie powiedziane, to wybrzmiało, bardzo dobrze się to oglądało, takich obrazków jak najwięcej, nie było kłótni między tymi ośrodkami władzy, naprawdę wszystko w najlepszym porządku. Skład przy tym stole był fajny, bo wiesz, to posiedział Sikorski, bo nikt tam...
Nie było, że kogoś ma nie być, nie było kłótni o te miejsca, wiesz. Ten sobie wziął Mastalerka, ten sobie wziął Sikorskiego, ten wziął, siedzieli wszyscy, było fajnie. Po drugiej stronie siedział sam Biden, siedzieli wszyscy naprawdę najwyżsi oficjele amerykańscy i natowscy w Ameryce. Siedział Brzeziński, ambasador. Wyglądało to bardzo dobrze w obrazku i oby takich więcej. I tu trzeba oddać jakby rację obu ośrodkom władzy, które się dogadały i dzięki temu takie ładne obrazki mieliśmy bez kłótni. I teraz jakby to kończąc, a zaczynając to, co ty mówisz. No jest to bardzo niepokojące, pocieszające. Znaczy jeszcze jedna rzecz, co się przebijało w komentarzach, która jest bardzo ważna, bo ludzie, a po co, a co na co? I tu część specjalistów, większość się zgadzała, a po to, żeby po raz kolejny Biden powtórzył, że artykuł 5 jest święty, że ani 5 mm ziemi, bo w sytuacji, która dzieje się na naszą granicą, to powinno by brzmiewać jak najczęściej z ust najwyższych oficjeli i też się z tym zgodzę, wiesz, żeby to podkreślać. Więc poszedł taki komunikat świat, że my tu siedzimy, my nie oddamy, my się wzajemnie bronimy i tak dalej. Ale to, co mówisz, jest, wiesz, bo inaczej, jeżeli to by było planowane od dawna, jeżeli by nam zapowiadano, że przy okazji mamy załatwić kontrakt, że Apache nam brakuje, oczywiście Antoni rozwalił kontrakt na helikoptery, na samoloty, jakby to byłoby zapowiadane jako drugi cel tej wizyty, okej, okay. Ale tak jak mówisz, oni jakby rozmawiali dokładnie o NATO. Tematem było NATO. Nic innego jakby nie było głównym tematem spotkania, więc typowo jakby militarne spotkanie, typowo zbrojeniowe, typowo obronne. I bo przypominam, że NATO jest sojuszem obronnym cały czas i nim pozostaje. I nagle, bo to, co było transmitowane, to była tylko pierwsza część epicka i nam ucięto, i reszta była na spotkaniu zamkniętym. I to wszyscy wiemy. I nagle, bo tak jak mówisz, po tym spotkaniu zamkniętym wychodzi zarówno Duda, bo to Wrona dawał, to bardzo fajnie w ogóle wyglądało. Od razu do ambasady, od razu ich wywiady z nimi. Bardzo mi się podobała ta cała organizacja tego wszystkiego. I oni zaraz po spotkaniu, jedno o czym mówią, to jest właśnie to. To jest właśnie to, że moi drodzy, to też nie jest tak, że sobie można tą broń kupić, że my sobie zamawiamy, nawet będąc w tak ścisłym sojuszu ze Stanami, bo wszyscy wiemy, że akurat w samym NATO naprawdę Polska i Stany bardzo mocno współpracują. Ta reszta tam się fochuje, Niemcy się fochują, Francja się nie fochuje, ten będzie, ten nie będzie. Ale tu jest bardzo mocny sojusz i zawsze się zgadzamy. Polska, przypominam, że tak jak powiedziałeś, Sebastian, słusznie, prawie 4 PKB przeznacza, ale to też nie dlatego, że my bardzo mocno jesteśmy w tyle i musimy modernizować, a Niemcy wystarczy, że przeznaczą 2 i tak są 10 razy do przodu, aczkolwiek nie spełniają tych. I teraz w tak mocnym sojuszu Polska też sobie nie może, ej, weź tam zamów, tak, 4 czołgi na jutro, 4 czołgi, 8 tych, te i przy, na palecie, na to. Jakbym mógł Uber Eats to dowieźć. To tak nie działa. Musi kongres wyrazić zgodę. I teraz zobacz. My dostajemy informację, że już jest zgoda wyrażona, że ta procedura była wcześniej przeprowadzona. Wiesz, to jest bardzo, bardzo właśnie tryb ekstraordynaryjny. Poza tym, który Tusk chce zwołać, to w Stanach nikt nie mówi o planach przyznania tego pakietu. I na wizycie dowiadamy się, że jest zgoda kongresu, przyznano pożyczkę, przyznano i ten pakiet jest już jakby nienegocjowalny. A taki pełny i zapewniony, wiesz, jakby na jakąś okoliczność, nie? Jeszcze jest Zauważyłeś. jedna rzecz dosyć ważna, Tomku. Jeszcze jedna rzecz ważna, bo żebyśmy wszyscy mieli tę świadomość. Nawet jeżeli już jest zgoda kongresu, że my sobie możemy te tam 98 czy 100 tych apaczy kupić, to proces produkcji jest taki, że nawet jak dzisiaj dostajemy w normalnym trybie zgodę, to te apacze odbierzemy za tam 3, 4, 5 lat, prawda? A tutaj jest tak, macie pożyczkę, macie zgodę, jutro możecie je odebrać. Czyli one są wyprodukowane albo są gdzieś w magazynach, tak? I Ameryka mówi, dobra, bierzcie nasze, tak? Te, które są jeszcze tam folia na liczniku i tam, wiesz, wstążka na śmigłach, co Niebite, nie? niebite, niebite. Tak, lekko bity, prosto. Niemiec No, płakał, jak sprzedawał. normalnie ten Duda z Tuskiem będą tym czujnikiem chodzić, gdzie tu już pachla, tego nie bierę, tu już pachla. Tak, dokładnie. Tutaj drzwi Więc lekko przerysowane. No. tak, więc one stoją i czekają. Tak samo uzbrojenie stoi i czeka w magazynach, więc to nie jest tak, że bierzcie, podpisujcie i za 3 lata odbierajcie. Bierzcie, A podpisujcie i jest, zabierajcie, nie? jedzcie z tego wszyscy bardziej. Tak, dokładnie, coś w tym stylu, więc to jest też, daje do myślenia trochę, co nie? Nie pomyślałem o tym, ty chyba mądry jesteś. I tak, zdecydowanie Dziękuję. tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie jest to, bo mówię, jakby nie chcę też widzowie, że są całkowicie niezorientowani, ale naprawdę, moi kochani, tak to się nie odbywa. No to jest, ja pamiętam nieraz przetargi, przecież to 700 firm, Szwecja chciała nam wcisnąć ci,
myślimy 3 lata, później to, jak jeszcze, jak to się nazywa, ten pakiet taki, że u nas się to produkuje, te części zamienne Offset. zawsze jest, offset zawsze jest negocjowany, zawsze jest to, a tu oni przyjeżdżają jakby w innej sprawie, ty wiesz co, oni wpadasz na kawę do sąsiada, on mówi, no dobra, byku, tu jest kawa, tort, a przy okazji, chciałbym ci dać żonę za córkę, samochód stoi w garażu, już na ciebie przerejestrowany i ogólnie akt notarialny tego mieszkania już masz. Wiesz, no to jest bardzo dziwne i te procedury, znaczy one, ja uważam, że oni nie obeszli procedur, tylko nie wykonali wcześniej, co jest właśnie bardzo niepokojące, że coś się dzieje, coś jest, więc bo to jest głosowanie, tak mówisz, kongresu, to jest zgoda jednej, drugiej izby, to jest tam podpis prezydenta, to jest tam w samym NATO też to się wiem, że mieli. Przekazywanie jednostek w samym NATO jest tam, jakoś też są procedury. To jest produkcja, to jest przekazanie, a tu mamy od razu pieniądze na to. Kupcie od nas, a tu macie od razu pieniądze, żeby je kupić. I zabierajcie, bo już stoją. Mam nadzieję, że przyjechaliście w kilku kierowców, bo Andrzej wsiada do Ty, to Apacha. po to były te Andrzej cztery od razu samoloty? siódmy. To po Po to to były były te cztery cztery samoloty. I samoloty? on po to wziął Mastalerka. Bo Żeby już nosił skończył te na rakiety, dwa. czy co? Nie, żeby oni. Wiesz, tak, jak jedziesz na giełdę po auto, to jedziesz z ojcem i wracacie dwa. I ten wziął Tak. sobie Mastalerka, ten wziął się Sikorskiego, Brzeziński, bo to przyleciał, oni wszyscy 3-1 do 3-0. Bardzo jest to niepokojące, mówiąc poważnie, bardzo jest to niepokojące, bo sam ten tryb i niezapowiedzenie tego, co się stało, a postanowiono przed Watykanem, plus ten pakiet, wiesz, mnie to bardzo, tak powiedziałeś, ten cały pakiet, jakby on jest taki przemyślany pod kątem czegoś, co by się miało stać, tak? Rakiety takie, bo tam nie ma, jakie chcecie rakiety. Macie rakiety takie, tyle i tyle, tyle i tyle Apache. Te rakiety właśnie, to też mi wychwyciłem tą informację, dokładnie o takim dystansie, że mogą sobie Moskwę walnąć. Także. No i teraz jeszcze jest, widzowie się mogą zastanawiać, dlaczego, no przecież to produkują prywatne firmy, tak, amerykańskie, dlaczego kongres się musi zgadzać? I żebyśmy wiedzieli, po pierwsze, to jest technologia, na którą kongres i Stany Tak. Zjednoczone przez lata kładą pieniądze. I mimo, że to są prywatne firmy, to tak naprawdę wszystko jest robione za pieniądze Sił Zbrojnych Ameryki. Siły zbrojne zamawiają jakiś tam, wiesz, śmigłowiec niewykrywalny przez radary, rakietę manewrującą i tak dalej, bombę termobaryczną, tak? I to robią prywatne firmy na zlecenie rządu, dlatego rząd amerykański ma prawo powiedzieć nie, Tak. tym nie możecie sprzedawać, a tym możecie sprzedać. Więc tak Oczywiście, to no to jest działa. w ogóle obrót bronią na świecie jest licencjonowany i wiesz, no, są przecież wiesz, zakazy handlu z niektórymi państwami i to jest Tak. bez względu na technologię, nie wolno ci nic im sprzedać i tyle ci handlarze bronią są Chyba, że stosunki. jesteś kolegą Cieszyńskiego, handlarzem bronią, to wtedy sobie możesz robić wszystko, co chcesz, ale wtedy musisz być gdzie? Nie w Armenii, tylko Musisz być w Albanii w i musisz Albanii, być, w Albanii. przede wszystkim musisz być w urnie. A, okej. Nie mówimy tu o Okay. urnie wyborczej, Tak, dokładnie. ale wiesz, to jest w ogóle sankcjonowane i jakby koncesjonowane, te są wydawane pozwolenia, a zwłaszcza na technologie nowe, bo my mówimy, że kałacha nie wolno sprzedać, nie wiem, Chinom czy tam Korei, nawet najstarszego i pocisków. Zresztą mamy chyba w Bękarty Wojny taki film, zresztą na faktach, kiedy oni przeklejali na każdym naboju, jakby przebijali producenta, bo czasami jest tak, że można sprzedać, ale nie z tego kraju znowu. Wiesz o co chodzi? Bo oni mieli chyba tam rosyjskie, a udawali, że to są inne i można było sprzedać, bo nie można było znowu kupić. Więc to jest dość mocno licencjonowane, na tym, że to się wpadli. Ale przede wszystkim, tak jak mówisz, tutaj chodzi o technologię, bo tu mimo jakiejś starej broni, a tu nowa broń. No i nie można innemu państwu, nawet sojuszniczemu, wydać technologii, na którą się łoży kupę pieniędzy i się pracuje. I tak jak mówisz, i to jest najgorsze, że bierta nasze, my No, tak chyba nie wie. będziemy teraz potrzebować. No, do nas, zanim to doleci, tak, a wam się Kurde, może przydać, no. nie? I No teraz i wiesz, co myślisz? pojechanie Tuska w piątek, zorganizowanie szybkiego spotkania z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec, też daje do myślenia, bo wiesz, to już będzie coś w stylu, słuchajcie, chłop, słuchajcie, byki, jak ty to mówisz, słuchajcie, byki. Kurwa, już nie jest wesoło, tak? To już się zaczyna dziać. Ukraina może nie dostać pieniędzy z Ameryki, a jak nie dostanie pieniędzy z Ameryki, to legnie w gruzach. A jak legnie w gruzach, to Putin To zacznie, że mamy. tak powiem, kroczyć na Berlin. I to będzie jego marzenie, którego ktoś kiedyś, kto to był kiedyś, kto szedł na Berlin, Boże Święty, Starej ruski pancerni, władca. ale oni doszli. O, ci doszli, ale ten, no Boże, nie Stalin, nie Lenin. No, Stalin. Nie, Stalin doszedł. Chodzi ci o bitwę pod Warszawą, gdzieśmy ich zatrzymali, tak? Tak, dokładnie, co nie doszli do No to już Berlina. był chyba. No,
Nie wiem, czy to już nie był Stalin. Dobra, gadamy na pewno No, głupoty, nas ludzie nieważne. zjebią, ale chodzi o 1920, bitwę o Warszawę i chodzi Tak. o cud nad Wisłą. Szedł i nie doszedł. A znowu, a propos tych rakiet, mi się kojarzy też jedna data, 1600 któryś, bo Polska, nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, bo ty mądry jesteś, ale widzowie, Polska, wtedy Królestwo Polskie, jest jedynym krajem, który zajął Moskwę, tak? Nikomu nigdy się nie udało. Szedł Napoleon, ugrzązł ten, ugrzązł ten, ugrzązł ten, po prostu wszyscy. Polska przez chwilę, ale miała Moskwę. Ci A tam oczywiście z niej ci uciekli, weekend, weekend. wypuścili więźniów, wypuścili zarazę, opuścili, bawcie się tam, podpalili. Tak. Ale tak, Polska jak ona zajęła, więc i to jest, ja wiem, że gdzieś tam historycznie jest to w traumie Rosjan, no bo jednak wiesz, raz się udało komuś i nam, no i teraz te rakiety też będą sięgać. Kurde, no, powiem ci jeszcze, w związku z tym No. zebraniem Trójkąta Weimarskiego, to brzmi naprawdę niepokojąco. No, ja wiem, że wiesz, oni będą, nie Kinga, mogą nic pakujemy się. powiedzieć. Tak. Kinga, pakujemy się, lecimy do Seby na Bali. Znaczy, w sumie to ja jestem w Żarowie, kurna, teraz, także jak kupisz bilet, daj znać, lecimy razem. Będzie Brak łatwiej. cztery. Nie no, trzy, ja sam lecę, także wiesz, moja Dobra. jest na Bali. A, no to dobra, no to dobra. Bier trzy, Bierę trzy. lecimy, co nie? Kurde, Więc, no, powiem no. ci. No dobrze, to teraz, żeby trochę zmienić sytuację, to kącik samorządowy. Pytanie kolejne widza, które się pojawiło. Czy skoro kandydatem do Sejmu jest poseł, to kandydatem do Sejmiku jest posełek? To chyba było do mnie i informacji, że ja kandyduję do Ty, Sejmiku. bardzo dobre pytanie. Ja chyba tego nawet Trafne, co nie. nie? Bardzo, bardzo. No. I posełanka. No. I tam będzie marszałeczek. No, tak, marszałeczek. Tak. I Będzie. strażeczka marszałkołóweczka. Ty, Tak. fajne to. Faktycznie sejmik. No. Wiesz co, ja widziałem, Posełek. że ty Suskiego będziesz sadzał do więzienia. Wiesz co? Suski to przeze mnie miał naprawdę, wiesz o co chodzi, co nie? Oni Ja poszli do widziałem. tego. Oni poszli na miesięcznicę. Oni poszli na miesięcznicę sobie i tam Suski, wiesz, walczył z tym wieńcem znowu. Tak. Suski walczył z wieńcem, zrywał kartki z tego wieńca, ale w ogóle, czekaj, zanim do tego, ty widziałeś przerażenie Kaczyńskiego w tym momencie, jak oni tam byli? Mi się, ja nie żartuję sobie, ja nie Dorwę, robię sobie jaj. ale dorwę cię, daj dalej. On jest już Tak. przerażony, ale dalej z niego Tak. wychodzi, to wiesz, tam nie ma jest bardzo smutne. Ja uważam tego człowieka, że on jest teraz bardzo, w tym on zawsze był, ale teraz jest bardzo nieszczęśliwy. Że to jest tak, on wiesz, kurde, serio, że on, tak kiedyś Nie mówiliśmy, było wiesz, go szkoda. Mi było zwykle po po tych ludzku go wszystkich szkoda. politycznych awanturach, w których on partycypuje, wiesz, w Sejmie pokrzyczy, tu pokieruje, gdzieś tam pójdzie w księżyce, bo on wieczorem zostaje sam w domu. No. W ogóle też widziałem fajnego mema, jak Duda, bo jestem Duda, jak on mówi do tego Bidena coś i my też w Polsce mamy biały dom i ten nasz Uriboże, bo biały jest taki, my też mamy biały dom, mówi. Ale wiesz co, ale Tak. on wieczorem zostaje sam w tym domu i No. współczuję mu, naprawdę już w tym momencie to jest taki, wiesz, zagubiony, starszy człowiek z demencją, ale co jest smutne, to wiesz, on dalej nie dyskutuje, tylko dorwę cię, tam jest dalej ta żółć, nie, straszna, ale Jezu, już no, jest ale już strach, jest taka, że też przerażenie. niemoc, ale jest niemoc też, no. Tak, jest niemoc, jest przerażenie, są osrane gacie, popachy i to widać, że on jest, wiesz, ten strach, bo Tak. inaczej reaguje mimiką człowiek, który jest agresywny, a Tak. inaczej ten przerażony w tym momencie, co To nie? jest Ktoś go jeszcze agresywny, tam ale właśnie szarpie. taki, Tak. to jest taki psiak atakowany i on się odgryza, ale on jest Tak. przerażony. On jest przerażony, on się Tak. odgryza, bo nie wie, co mu się dzieje, on po prostu się broni. I to jest ten typ agresji. Smutne te sceny są straszne. No i opowiadaj, no i drodzy No kochani, i że zrobię oczywiście, wiesz. wstęp. Seba to powiedział, że czegoś nie karają i już ich karają. Tak, to była taka sytuacja, że faktycznie ja zrobiłem, bo to się rano pojawiło, ja zrobiłem taki filmik, że to jest, bo ten wieniec, ktoś, gdzieś w którymś komentarzu ktoś napisał, że ten wieniec kosztował tam 800, chyba 90 zł. W Polsce, jak zniszczysz coś do 800 zł, to jest wykroczenie. Powyżej 800 to jest przestępstwo. Więc ja zrobiłem filmik, dlaczego policja tylko tam, wiesz, chodzi i nie wiem, chroni, a nie spisuje, tak? I 3 czy 4 godziny po tym, jak ja wstawiłem ten filmik, oznaczyłem policję warszawską. Jest komunikat policji ze stołecznej Warszawa, że policja rozpoczyna procedurę dochodzenia, kto zniszczył, jak zniszczył, jakie było mienie, czyli będzie prowadziła, no, do znalezienia winnych zniszczenia mienia znaczącej wartości. Nie wiem, czy to było z mojego nadania, czy nie, ale
koincydencja tych zdarzeń, że wiesz, robię coś rano, oznaczam policję, ogląda ten materiał, nie wiem, tam 80 tysięcy osób, może ktoś z policji oglądał, może ktoś z przełożonych, ja Na nie wiem, bo pewno, różnych widzów tak, mamy. na pewno, to jest tak, Seba, że wiesz, jeżeli filmik ma 2-3 tysiące, to nie, ale jeżeli on ma tam powyżej 50 tysięcy, to jego może nie zobaczyło bardzo dużo ludzi, ale jego, uwierz mi, zobaczyły osoby zainteresowane. Bo ja to po swoich widzę, że wiesz, o kimś nagram i ta osoba, która mnie nie obserwuje, która nie wie o moim istnieniu, za chwilę o tym wie, bo ludzie podsyłają, wiesz, jeżeli filmik już pójdzie, to ludzie spamują, ej, policja, patrzcie, on tu, i oni oglądają, adresat tego filmu, czy bohater tego filmu dowiaduje się o nim, to niewątpliwie, i fajna rzecz, tak sprawczo zrobiłeś to. No, to prawda, Suski jeszcze mnie nie zablokował na Twitterze, ale czekam tego dnia. Czekam, czekam, Ale panie ty Suski. powiedziałeś o jednym komunikacie policji, ja widziałem drugi, to mi już taki No. idący dalej. To znaczy, Okej. że policja napisała, że też oficjalne, z oficjalnego konta, Policja Warszawska, że oni także jako zgadzają się, bo tam jakieś były właśnie komentarze, coś, że się zgadzają, że powinni i rozpoczną. I to, że ktoś ma immunitet, nie może go chronić przed odpowiedzialnością i ewentualnie, jeśli nie przejdzie Suski, ale to było tak, wiesz, zawoalowane, że ten w Tak. kapeluszu i że jeżeli ktoś ma immunitet, to policja będzie wnioskować do prokuratury, żeby prokuratura wnioskowała o pozbawienie tego immunitetu. I jakby Suskiemu zabrali tego immunitet za wieniec i to jeszcze z twojej, swego powodu, no mistrzostwo świata. A to się może zdarzyć, bo wiesz, jeżeli machina już ruszyła, to ona też jest, to już będą się mieliły te tryby tej wiesz, Tak, sprawiedliwości, no. to jest sprawiedliwości tutaj. Wiesz, szczególnie, że Suski nie jest jakimś Macierewiczem, takim buntownikiem, rebeliantem. On jest takim w miarę spokojnym człowiekiem. I ja to mówię całkiem tak poważnie, żeby była jasność, bo on nie jest jakimś takim mocno rzucającym jadem. Co prawda on wyjdzie na tę trybunę sejmową i temu biednemu Hołowni doprowadzi go znów do łez, tak? Można powiedzieć czasami. Ale tak na zewnątrz to on nie jest gladiatorem, żeby była jasność, co nie? I tutaj nagle on idzie sobie tak delikatnie ten wieniec rozwala, tak bez większego entuzjazmu, to tak robi, wiesz, tak ślamazarnie, żeby mu ten kapelusz nie zwiało i tak dalej. I nagle jakiś Sebastian Deblade robi filmik, oznacza policję i biedny Suski straci immunitet. To będzie dobre, to będzie To chichot jest losu w taki końcu. efekt motyla, wiesz. Tak, Tak jak to, dokładnie. jak jest mem z tym dominem, że mały i duży. I tutaj Sebuś robi filmik i Tak. najgorzej Suski traci immunitet, nie? Tak, to Tak. wygląda. No co? No i będzie żywność droższa. Będzie żywność droższa, ale wiesz co, poczekaj, jeszcze z kąciku śmiesznego, z kąciku śmiesznego, bo nie wiem, czy pamiętasz kilka dni temu, chyba z tydzień temu, Adam Bodnar, którego ja naprawdę propsuję, jest super gościu, wystawił pakiet czterech aktów prawnych zmieniających prawo, czyli Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, zmianę konstytucji. No i oczywiście wszyscy bronili, że Trybunału Konstytucyjnego nie wolno, bo to tamto, sram to i tak dalej, i tak dalej. I nagle to ucichło, zauważ. Nagle jest cichutko o tym, nic się nie dzieje. I wszyscy myśleli, że, bo nawet z 2 dni temu Andrzej Duda powiedział, że jest gotowy do rozmowy na temat pakietu ustaw Bodnara. I teraz, jak grom z jasnego nieba, w dniu wczorajszym pojawia się komunikat. Krystyna Pawłowicz znalazła rozwiązanie, jak doprowadzić do tego, żeby Bodnar zaczął płakać i wszystkie jego ustawy poszły w pizdu, za przeproszeniem. Ty wiesz, co będzie? Dzisiaj, 13 marca, o godzinie 13:30 w Bazylice Świętego Jana Boboli w Warszawie odbędzie się msza, która jest zainicjowana przez Krystynę Pawłowicz, a msza jest w intencji praworządności i ochrony Trybunału Konstytucyjnego. I teraz powiem ci tak, co by Bodnar nie zrobił? Co by Tusk, kurna, nie wiem, nie ma Nie, jak szans. Bobola Nie. jest. Nie, Bobola, nie, jak się Bobola weźmie, to jest koniec, nie? Nie, Nie, no wiesz. Można różnych patronów, ale jak Bobola się weźmie. Ja uważam, że przede wszystkim na tej mszy Krystyna Pawłowicz będzie podchodzić 12 razy do komunii, będzie głodna. To jest A pierwsza co? rzecz, bo ona wiesz, no, co mi tu dałeś ten wafel? Jeden jest i na koniec kolejki. Okej. Ona wiesz, Sztuczny tłum. to jest Krystyna. Ona ten książę mówi, pani już nie była. Albo nie, była, ale w brzuszku burczy.
Także wiesz, to jest na pewno. Także tam trzeba się może przedłużyć, ale nie, no jak to mocno zagrali. Zagrali mocnymi kartami. Jeżeli Bobola się bierze za sprawę, to już nie ma. Przeproś tam, Bobole prosili też o te granice i coś się udało. Coś. Nie, to Bobola Nie. króciutko. To już jest. Króciutko. Króciutko. Znaczy, Bodnar powinien Poza się Natanem. zastanowić nad dymisją. Bodnar powinien się nad dymisją A skąd zastanowić. zastanowić? O A tym myślisz, że powinien się powinien od razu? powinien się podać, a nie zastanowić. A, Seba, okej. Bobola. Wiesz, to nie są żarty. Tam przeciwnik jest poważny z drugiej strony, więc Tak. no cóż, no także już po jednym z ministrów sprawiedliwości. To już praktycznie możemy dogłosić. Tak, jeden z No moich i co? ulubionych ministrów, tak, poddaje, rzuca Poszedł, kwitami. poszedł. No i co z tą Poszedł. żywnością? No nie podoba mnie się to, tylko jeszcze teraz, żeby była jasność, bo mnie w ogóle ta narracja tej prawej strony strasznie, no ale to cóż, no my też tak robimy trochę jakby fakty w drugą stronę, oni w tą. PO podnosi podatki, podnosi ceny. No otóż nie, po prostu nie przedłuża zerowej stawki, którą wprowadził PiS, bo PiS tej ceny nie obniżył, tylko okresowo, co podkreślamy, właśnie do teraz, wprowadził zdrową stawkę na VAT, bo ta inflacja była galopująca. I teraz, o ile można tłumaczyć koalicję jakby z tych danych, które otrzymujemy, czyli ta faktycznie inflacja się zatrzymała, ta inflacja osiągnęła bardzo niski poziom. Ja jestem bardzo zdziwiony z tym, że Glapa tam kieruje, a inflacja jest niska. To jest w ogóle dla mnie. Ja nie, bo po prostu on na zasadzie, jak grasz w Tekena i nie umiesz, to wszystkie przyciski ciskasz. I ja Tak. myślę, że jemu się tak, wiesz, udało, że on gadał, to pizzasek kup kota, poszedł na molo, coś i 2% czy 3% inflacja. To jest na zasadzie wciśnięcia wszystkich przycisków w padzie. Wyszła mu kombinacja, oplułem, ale o ile faktycznie jakby to przemawia za tym, te dane makroekonomiczne przemawiają za tym, że można odblokować, bo jest nisko, a faktycznie te wpływy do budżetu przez tą ustawę są dużo niższe, to wiesz, to odbije się to złym i szerokim echem. Nie wiem, czy to jest fajne. Jednak, może nie przez decyzję, bo to jest brak podjęcia decyzji, tak? Ona sama wygasa, Tak. to czasowe obniżenie stawki VAT wygasa, więc cała prawa strona i tej chwili typie przebzdury, bo nikt tu nic nie podnosi, nikt tu nic nie robi. Ale jest to jednak zaniechanie, bo mogliby to przedłużyć, że tego nie robią. I co ty o tym myślisz? Bo ta żywność jednak Znaczy, wzrośnie. ja tobie powiem Ceny tak, żywności. ja cię zaskoczę, znaczy ciebie nie, bo ty masz ten sam pogląd o dziwo, ale naszych widzów zaskoczę, że też jeszcze jestem przeciwny temu, żeby ten VAT skoczył, dlatego że ludzie jeszcze nie czują tego, że ich wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, bo ta różnica, wiesz, jak wynagrodzenia rosły 3% czy tam 5%, a inflacja była 18, prawie 20, to było cholernie czuć. To było z miesiąca na miesiąc czuć. Tak. Dzisiaj, kiedy inflacja jest, tak jak powiedziałeś, 2-3%, około 3%, a wynagrodzenia rosną dalej około 7%, no to żeby to odczuć, to musi minąć kilka miesięcy i nie 3 Bo de miesiące. Moim zdaniem. facto, jakby dla nas ta żywność tanieje. Uśredniając to, jakby, żeby widzowie, bo 7% nam rosną zarobki, 3% rośnie żywność, więc ona w sumie tanieje, Siła ale nabywcza to rośnie. tak, ale to trzeba odczuć, to nie jest z dnia na dzień. To jest kilkanaście miesięcy, więc gdyby przedłużyli ten VAT zerowy na żywność do końca roku, gdyby przedłużyli i od stycznia, to by było nieodczuwalne. Ale z drugiej strony, jeżeli nie przedłużą, to zobacz, mówi się, że ten VAT, te 5% na żywność, to będzie około 12-14 miliardów złotych wpływu budżetu. Tusk z rządem już dali ustawy, które redystrybuują około 20, tam chyba 8 czy 30 miliardów rocznie do społeczeństwa. Więc per saldo ci, którzy pracują, ci, którzy zarabiają, dostaną w podatkach i w dodatkach około 30 miliardów złotych, a zabierzemy im około 12 miliardów. Więc de facto przy uwzględnieniu tej inflacji nie powinno być źle, co nie znaczy, że ja tego nie sankcjonuję, co znaczy, że ja tego nie pochwalam i co znaczy, że paradoksalnie też nie zgadzam się z tym, co mówi Mariusz Błaszczak, bo ty mówisz o pisowcach. Ja zacytuję Mariusza Błaszczaka z tweeta. Rząd PiS-u robił wszystko, by zapewnić niższe ceny żywności. Wystarczyło, że do władzy dorwali się dyletanci i zerowy VAT przestał obowiązywać. Ten sam los wkrótce spotka zamrożone ceny energii. Dyletanci w rządzie dwutygodniowym na koniec zeszłego roku podjęli decyzję, że VAT zerowy zostaje do końca marca. Dlaczego taką decyzję podjęli? Oni się obawiali, że Morawiecki coś odpieprzy
i zrobi ten rząd. Oni się obawiali, że ten rząd Morawieckiego w jakiś magiczny sposób powstanie i gdyby uchwalili, że to ma być do końca roku, to oni by sobie nie dali z tym do końca roku, bo by nie dostali 60 miliardów z Unii Europejskiej. I teraz 60 miliardów z Unii Europejskiej, które ma przyjść dosłownie za kilka dni, bo już jest po kolejnej decyzji w Unii Europejskiej, więc to jest kwestia naprawdę 2 tygodni, jak te pierwsze 30 miliardów euro, 30 miliardów euro, czyli ponad 100 miliardów złotych. Tu mówimy 12 miliardów w VAT-cie, a tu ponad 100 miliardów ma przyjść z Unii Europejskiej. I to pójdzie na inwestycje. Ludzie dostaną więcej pieniędzy, zaczną więcej zarabiać. Pracy będzie więcej, może nie będzie więcej pracowników, będzie więcej pracy, co spowoduje, że płace będą rosły. Więc te 5% VAT-u w ten sposób przejdziemy, przełkniemy. Co nie znaczy, że jestem mile ukontentowany takąże decyzją, prawda? Wiesz co, Żeby było ja jasne. się z tobą zgodzę, bo jeszcze raz mówię, że te makro dane i to wszystko wskazuje na to i przemawia za tym, że można już, ale też się z tobą zgodzę, że tu jest jeszcze decyzja, jakby odbiór tego, cały PR, cała propaganda i tak dalej. I tu jest problem. No wiesz co, chodzi o to, że jakby nie podważając słuszności tego, że można już ten VAT jakby wprowadzić i tak dalej, jakby z punktu widzenia właśnie tych danych spływających, tej inflacji i tego, o czym ty powiedziałeś, to mamy jeszcze właśnie tą funkcję właśnie propagandowo-PR-ową i chodzi mi też, że początek tego rządu, wiesz, on i tak jest torpedowany, bombardowany, z tych 100 obietnic tam chyba z jedną czy dwie zrobił, no bo taka prawda jest. I wiesz, coraz ciężej tego będzie bronić i coraz ciężej będzie odpierać te ataki, no bo oni oczywiście, wiesz, jak ja widzę tego Twittera, to jest przerażające, jak oni pieprzą bzdury, ale jednak to jest woda na ich młyn, dlatego też no myślę, że powinni przynajmniej o kilka miesięcy, tak jak mówisz, żeby te pierwsza, ta, wiesz, żeby oni się to poukładać, no za dużo tego wyłazi naraz, chyba zostało do końca tych 100 dni, zostało te 4 czy 5 dni, to teraz dopiero się zaczniesz, te obietnice są Tak. wypełnione, a chociaż może oni z drugiej strony tak myślą, ty. Wszystko na nas spadnie, będziemy mieli z głowy, bo też tak, bo to jest też sposób, że i te 100 obietnic, ten VAT i przeżyjemy to i nie będziemy 5 razy się tłumaczyć, więc być może, ale no ja bym tak nie robił, ja bym tak nie robił. No, Słuchaj, ale słuchaj, wiesz, to może oni jeszcze no. podejmą, bo jest w przyszłym tygodniu Sejm, w przyszłym tygodniu jest rząd. Oni Tak. mogą jeszcze rzutem na taśmę powiedzieć: dobra, przeliczyliśmy, Wydłużamy. mamy kasę z Unii Europejskiej, te 12 miliardów nam nie jest potrzebne. Przedłużamy do końca roku. I to będzie obok postawienia Adama Glapińskiego, bo ta data, pamiętasz, ja ze 3-4 tygodnie temu mówiłem, że na koniec marca. Więc ja przypominam i chcę samego siebie sprawdzić i kurde, chcę kolegę, który mi to powiedział, a pracuje ponoć nad tym dokumentem, jak mnie wkręciłeś, stary, to ja wiem, gdzie ty mieszkasz, żeby była jasność, co nie? A No, Tomkowi, a jak powiem, teraz, gdzie ty mieszkasz, to masz przesrane. człowieku, a teraz mamy Apache, to ja polecam do ciebie raz, dwa, trzy. Tak, Wiesz co? dokładnie. Słyszałeś historię z tych takich bardziej śmieszno-strasznych historii, że sędzia, no mija to oczywiście Ziobry umierającego, wydawał wyroki i ich nie ogłaszał. Słyszałeś O, to? nie. Ale to, wiesz, to jest. On Ale wydawał wyroki, jak? Czyli one były w mocy, ludzie szli siedzieć, ludzie No. już kończą odbywać te kary No. i on ich jakby tak wyrok normalnie są w monitorze rządowym, czy gdzieś ten rządowe No. DT, to on też gdzieś to powinien ogłaszać, on tego nie robił, pisał wyroki, ale ich nie ogłaszał, odkryto to po 4 latach, gdy skazani już odbyli kary, 16 postępowań jest do powtórki. A oni już odbyli karę. On ich nie ogłaszał, więc tam nie mogło być odwołania czy czegoś. No, byczek taki. Ten chował do garażu Zierkiewicz. Pierdzielę. Nie, no to 16 jak? wyroków mamy do powtórki. Większość skazanych już wyszła z No. wyroków, które jakby były no, w sumie nieprawo nie Ale były. to bardzo takie, wiesz, to bardzo takie restrykcyjne wyroki, bo to nie jest wyrok taki 4 Tak. godziny prac społecznych, czy nie wiem, Jak kocha. oddanie 15 tysięcy, co nie, złotych, tylko to jest normalnie pierdziel. Chłop walił pajdy, ludzie szli siedzieć, on ich nie ogłaszał, te wyroki wszystkie są do powtórki, a ludzie już odbyli kary. Nomina Ziobry z jego nadania. Ja pierdziel. Ciekawe, co taki człowiek ma w głowie, albo czego się wstydzi, bo nieogłoszenie wyroku, Tak, moim, wiesz, ja jakbym, nie wiem, walnął jakąś głupotę, znaczy nie to, że nie walę głupot, no walę co chwilę jakieś głupoty i się ich nie wstydzę, bo je też ogłaszam i mówię, tak, ludzie mi ja wyciągają tylko te żonę, rzeczy. ja mnie nie wtrącaj. Dobrze, nie ma problemu, to wiesz, to moja Jeśli kampania, chodzi o to... walenie i rypanie, to ja tylko żonę. Dobrze, Takie ale ryby powiem ci na są. przykład, Walenie i rypanie. wiem. To znam się na biologii trochę, co nie? I Ale jeszcze jak koń narysuje walenie, obraz taki, to są walenie konia.
No, są słoneczniki Van Gogha i są Tak. walenie konia. No, ty, No nie, oczywiście, że tak. To jest sztuka. No. sztuka, no to nie ma co gadać. Więc jak ja coś głupiego walnąłem tam, nie wiem, 20 lat temu, jak kandydowałem do Rady Powiatu, to teraz dziennikarzyny mi wyciągnęły moją ulotkę sprzed 20 lat, chłopie, i wiesz, i jadą po mnie. Więc gdybym ja tych swoich głupot, te swoje głupoty chciał chować, to dzisiaj bym się z nich musiał tłumaczyć, prawda? A ja tylko mówię, wiesz, poszukałem, w którym filmiku, nie wiem, miesiąc czy 3 miesiące temu dokładnie o tym mówiłem i wysłałem mu linka. Ja się przed niczym nie ukrywam. Natomiast zastanawia mnie, co w głowie ma taki sędzia, albo jak debilne wyroki daje ten sędzia, że on je No, chowa w szafie. To jest tak. Ale niepojęte. oni mają coś z tych, no wiesz, też jakimś w tym garażu, ten tu, oni coś mają z jakichś gryzoni typu chomiki, że oni to chowają gdzieś po szafach, gdzieś. O, i dlatego oni Trumpa pobierają, bo Trump se znowu w tej łazience trzymał te Tak. dokumenty. Nasi prawi politycy. Coś masz Dobrze, jeszcze? to zanim pożegnamy się, to jeszcze mam jedną rzecz i to jest taka. Subskrybujcie. Dobra, to dwie rzeczy. To mnie Subskrybujcie, złapałeś. linkujcie, komentujcie i w ogóle róbcie wszystko, Tak, żebyśmy mieli komentujcie, lajkujcie, potężne subskrybujcie. zasięgi. Ty! Jak to było, że ja zrobiłem tak? Ty! Ale Rozumiesz no. to? Ale to tak musisz, no gdzie te kciuki, patrz. Jak? Ty, ale to są, jaka to jest mechanizm? Ja! Poważny program polityczny. U mnie nie działa, u mnie się zesrało. Ale to co? Ale teraz to mnie naprawdę zaskoczyło. A czy, może jakiś taki gest? Czy, to jeszcze musi być Nie inne wiem. jakieś. Ostatni temat przed zakończeniem to poważny temat. Adam Bodnar, wspomniany już dzisiaj, razem z ministrem Siemoniakiem, nie wiem czy słyszałeś, chcą stworzyć listę osób, znaczy Adam Bodnar, tworzą który już już. nie jest ministrem, bo go Bobola zwolni. A no tak, cholera jasna, to nie wiem czy to Ale dojdzie do no, skutku teraz. ale political fiction, no mów. Dobra, powiedzmy, że Siemoniak sam to zrobi. Siemoniak, no właśnie, przestań już. No Siemoniak sam to zrobi. Chcą poinformować osoby, które były inwigilowane Pegasusem i są uznane przez służby za pokrzywdzone, czyli były inwigilowane bezpodstawnie Pegasusem przez Wąsika Kamińskiego i całą PiS-mafię, co nie? Chcą wysłać listę, więc chciałem tylko na koniec powiedzieć, że jakbyś dostał maila, że ktoś ciebie inwigilował, to nie myśl, że to są jaja, tylko pierwsze co, dzwonisz do Sebusia i robimy materiał od razu, co nie? No No ja chyba, że mnie miałem inwigilowali. na pewno ten telefon miałem inwigilowany. No, jakby moi specjaliści, że tak powiem, powiedzieli, że to nie był Pegasus, że to było coś mniej zaawansowanego, ale wiesz, to też takie domorosłe analizy, to można pewnie wrzucić do kosza, ale to, że było, to jest pewne, bo po prostu wysyłało mi pliki, bo tak się da zbadać iPhone'a. Robiąc Pegasusa o tym nie pomyśleli, nie? On po prostu pokazuje, że on codziennie mi wysyłał całą zawartość gdzieś tam do kogoś, więc miałem na pewno inwigilowany, wątpię, że Pegasus, ale czekam na maila, drogi panie Tak. Bodnarze. No Bodnar już nie, już ustaliliśmy, już Bodnara nie ma, zostaje Siemoniak, a Dla ty widzę. Bodnara. Ty, no ja nie umiem rąk złożyć, dlaczego to u mnie nie działa? No kurde. No to mu. Dobrze, dziękujemy naszym widzom, prosimy o subskrybowanie, komentowanie, lajkowanie i wysyłanie do wszystkich zainteresowanych naszego programu. A jeszcze jeden na koniec. Jedna rzecz. Ewa, Dobra. serdecznie pozdrawiam. Moja koleżanka Ewa mówi, że ogląda i że nigdy jej nie pozdrowiłem, więc Ewuniu, pozdrawiam cię. Ewcia. Ewka for you. Pozdro. I jeszcze dla fanów, dla Nara. widzów. Nie no, kurwa. Błagam cię. Pa.